Zakończyły się już tegoroczne żniwa, czas porozmawiać o wypadkach w rolnictwie. Spójrzmy najpierw na statystyki. O ile przez ostatnie 30 lat liczba wypadków znacząco spadła, to jednak wciąż w ubiegłym roku KRUS odnotował ponad 11,5 tysiąca takich zdarzeń. Ponad 1000 z nich to były wypadki z udziałem maszyn. I właśnie o nich porozmawiam z moim Państwa gościem, a jest nim Katarzyna Bartłomiejczak, kierownik Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych w Łukasiewicz Poznańskim Instytucie Technologicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, a to jest podcast o technologii na głos. Pochwycenie. Tak KRUS nazywa kategorię wypadków z udziałem maszyn. Dla mnie brzmi to strasznie. Od razu pojawiają mi się jakieś obrazy wciągniętych rąk, nóg i w ogóle jakieś ścieczki. Pytanie, czy takim wypadkom da się w ogóle zapobiec? Jak słusznie zauważyłaś, termin pochwycenie nie tylko brzmi strasznie, ale może i strasznie wyglądać od razu przed oczami. Od razu ma straszne konsekwencje, tak, bo tak będzie było. Tak, nie? No od bo razu staje nam przed oczami te ręce, tak jak powiedziałaś. Bardzo często są to wypadki na przykład z kosami spalinowymi, z podkaszarkami. Gorzej, jeżeli jest to wypadek na przykład z prasą rolującą, czy z rozrzutnikiem obornika, gdzie nie tylko może dojść do urazu, ale wręcz śmierci. Także tak, jak najbardziej w tym przypadku nasza wyobraźnia działa bardzo dobrze. Niestety, nie zawsze. I w większości przypadków tak, tym wypadkom da się zapobiec. Odpowiednio konstruując maszynę, czy instruując użytkownika, czy jedno i drugie? Myślę, że kwestia konstrukcji maszyn jest kwestią pierwszorzędną i przy odpowiednim doborze norm, przy odpowiednim doborze środków dostępnych typu osłony, zabezpieczenia. Jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić naprzeciwko temu, żeby te maszyny były bezpieczne. Niemniej następną kwestią jest odpowiedni dobór piktogramów, czyli znaków ostrzegawczych, informujących oraz odpowiednie opisanie wszystkiego w instrukcji obsługi dla użytkownika. I ten niestety użytkownik... Tak gruba książka. Tak gruba. Znaczy ona nie zawsze jest gruba, tak? Przy czym no my jako Polacy mamy tendencję do tego, że przecież my to znamy, my technicznie jesteśmy sprawni i my wiemy przecież lepiej, nie będziemy czytać tej instrukcji, a jednak warto. Ale jeszcze chciałam tylko dodać i wtrącić, że ostatnio bardzo dużo sprzętów typu telefon komórkowy dostajemy bez instrukcji. Musimy się intuicyjnie tego nauczyć, a tutaj jednak musimy przeczytać, więc to jest chyba wyzwanie też. A telefon zazwyczaj przychodzi z taką instrukcją w formie składanej książeczki, która jest napisana dosłownie drobnym druczkiem i czasami użytkownik może jej nie zauważyć, ponieważ ona jest w gąszczu tych wszystkich dokumentów typu karta gwarancyjna, jednakże producent powinien ją zapewnić. Jeżeli nie w formie właśnie takiej instrukcji, jak powiedziałaś, grubej książki, to chociaż wskazać miejsce, gdzie tą instrukcję może użytkownik znaleźć. Ale to prawda, posługujemy się intuicyjnie. To właśnie my jako użytkownik bardzo często jesteśmy tym najsłabszym ogniwem. Tym ogniwem, które niestety doprowadza do wypadków. Czy to nie zapoznajemy się właśnie z instrukcją, stosujemy maszynę niezgodnie z jej przeznaczeniem, stosujemy środki ochrony osobistej, które są niedostosowane do rodzaju prowadzonej prac. Na przykład kosimy kosą spalinową, gdzie maszyna jest blisko ciała, mając luźne ubranie, możemy spowodować chociażby pożar, bo może nam się zapalić. Również bardzo często, właśnie tak jak wspomniałaś we wstępie, w okresie żniw dochodzi do bardzo wielu wypadków z tej prostej przyczyny, że mamy bardzo krótki czas na wykonanie określonych zabiegów. Rolnicy są zmęczeni, przeciążeni, wykonują pracę rutynowo i wtedy również dochodzi do bardzo wielu wypadków. Wydaje mi się, i zresztą to też ma odzwierciedlenie w danych, że no jednak same konstrukcje maszyn rolniczych uległa polepszeniu. No mamy coraz lepsze, coraz bardziej precyzyjne, coraz doskonalsze i domyślam się, że w tym też jest kwestia bezpieczeństwa i to, że te maszyny są coraz bardziej bezpieczne. Co stosują producenci, żeby faktycznie sprawić, żeby te maszyny no, były jak najbardziej takie user-friendly i user-safe? Producenci tak naprawdę mają do dyspozycji cały katalog czujników, systemów sterowania, systemów autonomicznych,
które u nas w Centrum Technologii Rolniczej Łukasiewicz-Pitt również rozwijamy i nasi konstruktorzy, nasi automatycy i robotycy bardzo prężnie działają w tej tematyce i te rozwiązania są później implementowane na maszynach. Niemniej każda technologia, nawet bardzo zaawansowana, może nieść za sobą kolejne zagrożenia i brak weryfikacji tych rozwiązań technicznych, tych nowoczesnych, również może stanowić pewnego rodzaju zagrożenia. Spotykamy się z maszynami, które teoretycznie mogą być sterowane z poziomu aplikacji, czyli już mamy tą odległość między maszyną a użytkownikiem jakby wydłużoną. Bezpiecznie jest, tak? Niemniej w każdej chwili może dojść do przerwania tego łańcucha. Maszyna może z winy konstrukcji bądź z winy jakiegoś układu sterowania, który jest dostarczony do maszyny, no mówiąc potocznie, zwariować, tak? Także nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkie ryzyka wyeliminować i producent tak naprawdę w instrukcji obsługi powinien takie ryzyka resztkowe wskazać. Czyli powinien wskazać, jakie zagrożenia na maszynie mogą się pojawić, pomimo właśnie zastosowania najlepszej technologii, tych wszystkich systemów zabezpieczających, wszystkich układów sterowania, ale zawsze pozostanie nam ryzyko, czy to właśnie związane z użytkownikiem, czy z kreatywnością, bo tak sobie od razu pomyślałam, że czasem ludzie kombinują, że a może zrobię tak, a może inaczej. Coś, czego nie przewidzi. Coś, czego nie przewidzi producent, to może być, nie wiem, jeżeli maszyna jest załączana na przykład pilotem, tak, wyczerpie nam się bateria. Mhm. I teraz kwestia tego, jak skonfigurowany jest system zabezpieczeń. Czy w przypadku właśnie wyczerpania tej baterii system odetnie nam napęd i ta maszyna się zatrzyma i uruchomienie ponowne będzie właśnie leżało w gestii użytkownika, czy maszyna będzie nadal pracować i ten użytkownik będzie musiał do niej podejść i ten guzik, czerwony grzybek wcisnąć, tak? To są tylko maszyny. To są tylko maszyny i my jako użytkownicy powinniśmy mieć mimo wszystko właśnie z tyłu głowy, że ona może być jednak mimo wszystko nieprzewidywalna. Oczywiście te wszystkie systemy bezpieczeństwa jak najbardziej już zbliżają się ku temu, żeby te maszyny były bezpieczniejsze. Niemniej cały czas będziemy tutaj uczulać, żeby uważać. No mówiłaś, że to są tylko maszyny, ale chciałam powiedzieć, że też to są tylko ludzie i użytkownicy. Tak, bo to tak naprawdę powiązane, tak? My jako użytkownicy naprawdę mamy bujną wyobraźnię i tak jak możemy sobie to pochwycenie zwizualizować, tak możemy naprawdę spróbować użyć maszynę zupełnie nie w jej przeznaczeniu. Ja czytałam o traktorach, co prawda mówię, że traktor to nie jest maszyna rolnicza, ale czytałam o traktorach... Traktor to pojazd rolniczy. No właśnie. Czytałam o traktorach, które się same zatrzymują w momencie, kiedy kierowca wysiada. Czyli on już dalej nie pojedzie i nikogo nie rozjedzie. A możemy podać jakieś przykłady innych zastosowań takich właśnie ku bezpieczeństwu maszyn rolniczych, którymi się zajmujecie? My w laboratorium zajmujemy się przede wszystkim testowaniem. Testowaniem rozwiązań, które producenci implementują na swoich maszynach. W chwili obecnej wszystkie układy sterowania, takie właśnie, o których mówiłaś, które są gdzieś w ciągnikach stosowane, czy chociażby w pojazdach autonomicznych, są opracowywane dla maszyn rolniczych. Producenci coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania. Jednakże jeśli chodzi o kwestie badań, ta tematyka jeszcze jest w powijakach. Nowe rozporządzenie maszynowe, które zostało opublikowane 14 czerwca tego roku, które wejdzie do stosowania za około 40 miesięcy, w pełni zastąpi naszą nową ramową dyrektywę maszynową. Zawiera właśnie bardzo dużo wytycznych dotyczących układów zastosowaniem sztucznej inteligencji. W chwili obecnej procedowana jest również dyrektywa dotycząca sztucznej inteligencji, która określi ryzyka, które właśnie będą miały
zastosowanie przy maszynach autonomicznych. Także w naszym laboratorium w chwili obecnej przygotowujemy się dosyć mocno do tych aktów prawnych. To też będzie miało konsekwencje w weryfikacji i aktualizacji innych normatywów, do których również musimy się przygotować i pod kątem badawczym, pod kątem metodyk pomiarowych, wyposażenia pomiarowego. Także jak najbardziej ta automatyzacja, robotyzacja jest przyszłością dla rozwoju chociażby takiego naszego laboratorium. No jest też oczywiście przyszłością rolnictwa, ale też pojawiają się kolejne zagrożenia w związku z różnymi autonomicznymi pojazdami na polu, typu na przykład robot, który, nie wiem, pieli, sieje. No, że nie wiem, pojawi się jakieś zwierzę albo jakieś dziecko i... I tutaj właśnie jest szereg normatywów opracowywanych, powiązanych z nowym rozporządzeniem w sprawie maszyn i planowaną dyrektywą o sztucznej inteligencji. Część z nich jest częściowo już teraz, ma zastosowanie na przykład w ciągnikach. No i to są właśnie układy, które zapobiegają właśnie przejechaniu, najechaniu, które stosują różne systemy wizyjne, żeby tego człowieczka, dzieciaczka czy zwierzątko w polu widzenia odpowiednio wcześnie zauważyć i zatrzymać. I właśnie jednym z takich obszarów w naszym laboratorium też jest docelowo budowa takiego stanowiska z polem testowym, żeby w jakiś sposób wygenerować te wyskakujące obiekty i badać czas zatrzymania maszyny rolniczej, bądź wskazania przekazania sygnału, tak, do użytkownika, że należy tą maszynę zatrzymać. W sumie może ona zareagować szybciej. Może gdzieś, nie pamiętam już teraz gdzie, ale czytałam wyniki badań, że człowiek potrzebuje około 2 sekund na zareagowanie, czy to na zagrożenie, czy chociażby nawet na zmianę na zielone światło na pasach. Tak, tak. To widać na przykład, jak wyskakuje zwierzę, jak jedziemy samochodem. Tak. I bardzo często niestety kończy się kolizją, bo zanim przetworzymy tą informację, to już jest za późno. Dokładnie. No i tutaj oprócz tego, że nasza reakcja, to też właśnie ten dobry stan techniczny maszyn. Mhm. Także w chwili obecnej maszyny zgodnie z instrukcją obsługi powinny być przeglądane przez użytkownika co najmniej raz do roku po zakończeniu sezonu, żeby go maszynę przygotować do następnego sezonu. Tutaj śmiem, że tak powiem, przewidywać, że w momencie, kiedy będziemy mieli wysoki stopień zautomatyzowania, to jednak będą musiały być czy to przeglądy producentów, czy to powołane jakieś ewentualnie firmy, które takich przeglądów będą dokonywać. Z tej prostej przyczyny, że użytkownik nie zawsze będzie mógł system zweryfikować we własnym zakresie i wszystkie zabezpieczenia. Właśnie, to jest w końcu wysoka technologia, tak. To jest skomplikowane to rzeczy. Każdy ma prawo się na tym po prostu nie znać. Dokładnie, o ile są rolnicy, którzy we własnym zakresie również różne systemy sterowania na swoich maszynach implementują gdzieś w garażu zmontowane, o tyle dużo jest faktycznie użytkowników, którzy stosują podstawowe maszyny, tak? I bardzo dużo maszyn na polu jest jeszcze starej generacji. Możemy nadal na polu spotkać chociażby ciągnik bez kaliny, co jest w chwili obecnej niedopuszczalne. Pamiętam takie z dzieciństwa chyba tylko jeszcze. Tak, ponieważ to kiedyś to był standard, tak? Kiedyś to był standard i w momencie, kiedy weszła nowa dyrektywa maszynowa i wcześniejsze akty prawne, no ten poziom bezpieczeństwa właśnie już stał się takim tematem przewodnim i zapewnienie tego bezpieczeństwa dla użytkownika miało ogromne znaczenie, ponieważ każda absencja użytkownika, rolnika w tym przypadku, generuje straty, tak? Zarówno dla państwa, dla gospodarki, ale również dla niego samego, ponieważ bardzo często są to użytkownicy właśnie takich maszyn, które powiedzmy, że nie spełniają wymagań. Są to rolnicy, którzy mają gospodarstwa na własne użytki. I wyłączenie takiego jednego rolnika z obiegu, mówiąc kolokwialnie, generuje straty dla całego jego gospodarstwa. I źródło utrzymania też. Dokładnie.
A przejdźmy teraz do waszego laboratorium. Jak maltretujecie te maszyny, żeby sprawdzić, czy zapewniają bezpieczeństwo? I czy macie na przykład jakieś kukły, którym ucinają rączki, nóżki, czy nie aż tak? Nie, aż tak drastycznie nie jesteśmy. Większość naszych badań, naszych testów to są jednak badania nieniszczące. Oczywiście w swoim portfolio mamy również badania niszczące dla określonej grupy maszyn, o której powiem za chwilę. Natomiast badania maszyn rolniczych, testy bezpieczeństwa polegają przede wszystkim na pomiarach i oględzinach. Takim podstawowym badaniem, które realizujemy dla każdej maszyny, jest charakterystyka techniczna, czyli pomiary wysokości, szerokości, masy, naciski. Jeżeli maszyna posiada napęd, źródło napędu, wówczas robimy pomiary akustyczne. Jeżeli maszyna jest zasilana prądem elektrycznym, wykonujemy pomiary elektryczne, na przykład pobór mocy prądu czy rezystancja izolacji. Jeżeli jest to na przykład kosa spalinowa albo podkaszarka, wówczas badamy dodatkowo drgania na uchwytach, które są przenoszone na kończyny górne. Jeżeli jest to maszyna na przykład na kołach, wtedy badamy jej stateczność bądź graniczny kąt przechyłu. Także to są takie podstawowe testy. Oczywiście w tej części akredytowanej mówimy o pomiarach, czyli wynikiem jest tak naprawdę jakaś wielkość zmierzona, ale mamy cały katalog badań nieakredytowanych, czyli tak naprawdę biorąc normę do ręki, idziemy punkt po punkcie i odpowiadamy na zadane przez normę pytania, czy maszyna posiada zabezpieczenia takie jak, czy maszyna posiada instrukcję obsługi. Właśnie instrukcje obsługi czy ocena oznakowania też są elementem naszych badań. No i tutaj niestety muszę śmiało stwierdzić, że 3 maszyny na 4 badane posiadają niezgodności. Ale to są takie duże? To mogą być niezgodności związane z konstrukcją, związane z zastosowanymi zabezpieczeniami, bądź jest brak osłon, bądź na przykład mamy zbyt małe odległości od elementów niebezpiecznych. Bardzo dużo niezgodności pojawia się w instrukcji obsługi. I tutaj bardzo mocno naciskamy na producentów, żeby faktycznie te zapisy były rzetelne, pełne i wychodziły naprzeciw wyobraźni użytkowników. I również w oznakowaniu maszyn bardzo często pojawiają się błędy. Na szczęście w 99% przypadków te niezgodności są usuwane przez producentów przed wprowadzeniem produktu na rynek. Zdarza się ten 1%, który faktycznie producent bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie produktu niezgodnego z wymaganiami normatywnymi, no i niebezpiecznego tak naprawdę. No ale no mieliśmy takie przypadki, że życie weryfikuje i maszyna przychodziła do nas na badania już po wypadku na obiekcie. Wracając do testów niszczących, tak, to w naszym katalogu mamy badania niszczące m.in. dla kosiarek trawnikowych. Czyli jest to na przykład odporność noża na uderzenie bądź odporność obudowy, wytrzymałość obudowy. Także po takich testach maszyna bardzo często nie jest już zdatna faktycznie do użycia. Ponieważ no, o ile teoretycznie zniszczeniu powinien ulec nóż przy prawidłowo zaprojektowanej maszynie, o tyle przy maszynie z niezgodnościami może ulec uszkodzeniu cała maszyna. Jak wygląda takie badanie kosiarki? Bierze się na jakiś trawnik pełen kamieni i kulajdusza? To jest jeszcze jeden bardzo ciekawy test, ale jeśli chodzi o kosiarki trawnikowe, mamy kilka testów przewidzianych. Jest to na przykład czas zatrzymania elementów roboczych, czyli mierzymy czas, w jakim zatrzymają od zwolnienia zapłonu, od wyłączenia, zatrzymają się elementy robocze, czyli zatrzyma się nóż. Mamy właśnie ten przywołany test uderzenia noża, czyli wjeżdżamy, mamy stanowisko badawcze, gdzie z ziemi wystaje pręt i on po zwolnieniu wyskakuje i uderza w nóż maszyny. Sprawdzamy, czy nóż uległ zniszczeniu. I mamy takie stanowisko, też na które wjeżdżamy tą kosiarką trawnikową,
i od spodu są uderzane, wyrzucane kulki pod ciśnieniem. Aha, i te kulki nie tak proste, jak naprawdę znajduje kamyczek w laboratorium. Tak, no i jeszcze jednym testem, który robimy dla kosiarek trawnikowych, a właściwie dla ciągniczków trawnikowych, czyli tak de facto można by je też przełożyć na wszelkiego rodzaju autonomiczne kosiarki, które teraz jeżdżą, tak jak nasze roboty odkurzające w domu. Jest graniczny kąt równowagi, czyli pod jakim kątem, na jakie pochylenie użytkownik może bezpiecznie wjechać. Bo tego typu informacje również w instrukcji obsługi powinny się znaleźć. Ale... Tak, bo jak spadnie, to potem traci kontrolę i dokładnie na nią może się przewrócić, może się przewrócić, tak? A przy chodzącej, przy działającej maszynie może być to szczególnie niebezpieczne. Ale przywołała się ten fajny test, czyli właśnie te kamienie. W naszym katalogu również mamy badania wyrzutu kamieni, również dla kosiarek trawnikowych. Może powiem o tych kosiarkach, zaczepianych na ciągniki, bo to jest troszeczkę ciekawszy test niż dla kosiarek trawnikowych, aczkolwiek motetyka jest bardzo zbliżona, różni się podłożem. Tak, tam możemy się wyżyć, tam zachowujemy się jak dzieci, bo śmiejemy się, że lepimy babki z piasku. Oczywiście ten piasek musi być odpowiednim składzie, czyli piasek, kamienie różnego rodzaju usypujemy w zależności od długości, od szerokości roboczej kosiarki, usypujemy kubki, mamy stożki badawcze. Następnie tą kosiarką segregowaną z ciągnikiem przejeżdżamy i sprawdzamy na ekranach, w ilu miejscach te kamienie przebiły papier, na jakiej wysokości. I zgodnie z normą weryfikujemy, czy kosiarka faktycznie przeszła test, czy nie. Czy na przykład producent musi zastosować dodatkowe osłony, czy dłuższy materiał, czy jakoś inaczej zaprojektować układ cały, żeby ta kosiarka przeszła poprawnie test. Także tak, tu faktycznie rzucamy kamieniami. Na co dowodem mogą być liczne dziury w oknach w pomieszczeniu, w którym robimy testy. Także jest to o tyle istotne, bo daje zero-jedynkowy wynik, tak? Czy maszyna jest bezpieczna na przykład na polu, czy nie. A czy jest jakaś kategoria maszyn, która jest szczególnie niebezpieczna? Bo po prostu taka, taką ma specyfikę pracy i choćbyśmy nie wiem co zastosowali, to jednak trzeba szczególnie uważać. Zgodnie z dyrektywą maszynową, która w chwili obecnej jeszcze obowiązuje, to za takie maszyny niebezpieczne w cudzysłowie uznaje się maszyny do obróbki drewna. One są wymienione w chwili obecnej w załączniku 4 do dyrektywy i do badań tych maszyn mają zastosowanie odrębne przepisy i w przypadku, kiedy nie są one zaprojektowane zgodnie z normami, do badań muszą być włączone jednostki notyfikowane. Czyli to już jest jakby ten troszeczkę poziom wyżej niż to, co my w chwili obecnej robimy. Jest coś takiego jak znak bezpieczeństwa KRUS. Jaka maszyna dostaje to oznaczenie? Znak bezpieczeństwa KRUS jest to specjalne wyróżnienie prezesa KRUS dla maszyn bądź środków ochrony osobistej bądź innych rozwiązań, które są szczególnie bezpieczne bądź dla których producent zadziałał na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Patrząc z perspektywy użytkownika, jest to fajne działanie marketingowe, bo faktycznie znak bezpieczeństwa KRUS jest znakiem rozpoznawalnym i dla producenta może to fajnie marketingowo, promocyjnie zadziałać. A już tak na koniec chciałabym zapytać o ten traktor, bo mnie to strasznie zaintrygowało. Traktor z kabiną dla kierowcy. Co daje taka kabina, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? O tym, że nie wiem, nie pada deszcz, czy jak kamień będzie leciał, to obije się o szybę, ale jeszcze nie potrafię sobie więcej wyobrazić. Są badania tak zwane FOPS i ROPS, czyli konstrukcji ochronnych, które mają zastosowanie zarówno w ciągnikach, jak i w między innymi wózkach widłowych. I w tych badaniach dosyć mocno testowane, właściwie montrytowane są wszelkiego rodzaju konstrukcje ochronne.
czy to przez przewrócenie, czy to upadek z wysokości, w jednym badaniu z określonej wysokości jest zrzucana na taką konstrukcję kabinową kula o określonej masie i średnicy, więc to wszystko ma na celu ochronę użytkownika. Wyobraźmy sobie ten ciągnik bez kabiny, który wjeżdża bądź zjeżdża po pochyleniu. W momencie, kiedy następuje utrata statyczności, użytkownik wypada nam z siedziska i ciągnik go przewraca. W momencie, kiedy mamy tą kabinę jednak, ona go chroni przed obrażeniami ciała i on cały czas pozostaje w tej kabinie. Coś, powiedzmy, na kształt klatek bezpieczeństwa samochodach wyścigowych, gdzie one też mają za zadanie chronić całe ciało użytkownika. To jednak mam słabą wyobraźnię. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Katarzyna Bartłomiejczak była moim Państwa gościem, a my słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.